Jesteśmy właśnie w centrum Brookhaven. Chyba każdy rozpoznaje z tyłu za mną tą fontannę, która jest właśnie. Ona jest takim znakiem rozpoznawczym tego miasta, ale dzisiaj poznamy je nieco z innej strony, bo dzisiaj odkryjemy sekrety tego miasta. Wow, już się nie mogę doczekać, jak będę je sprawdzać, a wy razem ze mną. Widzowie, w tym momencie możecie kliknąć łapeczkę w górę. Każda jedna łapeczka w górę to jest jeden sekret więcej. Ja chcę ich jak najwięcej odkryć. Chcę znać całe to miasto, wszelkie jego zagadki i wszystkie wskazówki. Dawajcie, klikajcie razem ze mną. A do odkrycia pierwszego sekretu, pierwszej zagadki potrzebuję właśnie samochód, bo musimy tam dojechać. Robię sobie samochód, mam mój różowy Fiacik, Patty Smile, rejestracja. Jedziemy właśnie za miasto, musimy tam dojechać. Musicie mi wybaczyć, widzowie, bo jeszcze tak za dobrze jeździć to nie umiem po Brookhaven, ale no staram się, no ale jak ja wolno jadę, nie, no muszę przyspieszyć, chyba 55 da radę więcej. Musimy dojechać tam do końca, potem na prawo, dobra, damy radę. Jakoś jako tako idzie, nie jest najgorsze. Gorzej. Widzowie, ja ogólnie mam prawo jazdy, ale w grach to mi średnio idzie jeżdżenie, więc proszę się nie śmiać, proszę być dla mnie wyrozumiałym i dojeżdżamy właśnie tam do tyłu za górkę. Chcę wam pokazać pierwszy sekret, już tutaj zjeżdżam powoli. Okej, teraz już sobie wysiądę, ale bym zapomniała, jeszcze do odkrycia tego pierwszego sekretu potrzebuję o właśnie taki śpiwór, żeby się tam przedostać. Może latarkę wezmę, lornetka niech też jest. Dobra, biegniemy teraz tam do tyłu, do tej górki tam, która jest przede mną i niby można tam przejść pod nią. Czajcie, można tam pod nią przejść? I podobno tam jest jakiś opuszczony autobus. Powoli się trochę ściemnia. Ja nie wiem, czy to jest dobra pora, żeby teraz odkrywać ten sekret. Może ja tu wrócę później. O, robi się naprawdę ciemno. No dobra, trudno, spróbujemy. Biorę ten swój śpiworek i dobiegam do tej górki. Zaraz wam pokażę, o co tutaj chodzi. Czy my się przedostaniemy w ogóle tam za tą ścianę, za tą górę, czy co to tam jest, jakieś wzgórze? Dobra, zabieram sobie ten śpiworek. Klik i patrzcie teraz, muszę na niego wskoczyć. I sobie leżę, nie? No jestem sobie po tej stronie, okej, ale pół mojej części ciała jest po tamtej stronie, patrzcie. O, jestem poza mapą, mogę za nią wyskoczyć, ty patrzcie. Ja jestem w środku poza mapą, ja nie mogę, ej, to działa, serio. No niesamowite, ja się nie spodziewałam, że to zadziała, ale ciekawe, czy ja mogę teraz tak swobodnie z tego wyjść. Nie można wyjść, widzowie. O, zobaczcie, wystaje mi tylko pół głowy, patrzcie na moje oczka takie proszące. No weźcie, zostawcie jednego subika, wbijamy 100 tysięcy na tym kanale. Ej, w ogóle zrobił się dzień. Ja tego nie zauważyłam. Patrzcie, ręka mi wystaje, ale ja nie mogę wyskoczyć, nie ma opcji. Dobra, w ogóle jest ten opuszczony autobus, czyli to jest prawda, to działa. Wewnątrz tej skały, tego pagórka czy góry, nie wiem jak to nazwać, jest opuszczony autobus. Jak on się tutaj znalazł, ja nie wiem. I co on tutaj robi, kto go schował? Podejdźmy może bliżej, zobaczymy, czy ktoś albo coś tutaj jest. Halo, jest tutaj kto? No nic, nie jeździ ten autobus, nie rusza się, nikogo w środku nie ma, nie wiem o co chodzi. Może skoczymy do niego. Dobra, jestem w środku. Lol, jestem w środku, patrzcie. Siedzę w środku. Ej, może powinnam kierować? Powinnam kierować czy nie? Dobra, wyjeżdżam stąd. Wow, można wyjechać? Ty, nie można wyjechać, nie można niestety, widzowie, nie da się. No trudno, ale jest opuszczony autobus, czyli sprawdziło się. Sekret jest prawdziwy, realistyczny, jest tu opuszczony autobus, można było wejść do tej skały. Okej, teraz gorsza sprawa, jak stąd wyjść, nie, no bo nie da się wyjść. Żeby stąd wyjść, trzeba ten śpiwór teraz tak dobrze ułożyć. Patrzcie, o, chyba mi się udało właśnie. Nie, nie udało mi się, to trzeba jakoś inaczej spróbować. A, zablokowałam się tu, co jest grane? Co się stało? Gdzie ja jestem? No, nie, to nie tak. Muszę jeszcze inaczej, stanę sobie z tej strony. Trzeba to tak, żeby ta poduszka była z tamtej strony. No, ej, no ja tego nie umiem, no. Kurczę, jak to zrobić? Ja chcę stąd wyjść. Ej, wyszłam. Wyszłam jakoś, udało się. Całe szczęście, sekret działa, widzowie, to było niesamowite. Był tam opuszczony autobus. Dobra, jesteśmy już na lotnisku. W końcu są wakacje, no to lecimy gdzieś do ciepłych krajów. Wchodzimy na lotnisko, musimy sobie zabrać jakąś torbę. Trzeba będzie nas sprawdzić. O, tutaj czeka moja torba, właśnie sobie z walizeczką będę szła. O, zobaczcie, jak sobie idę, wow. A wy, widzowie, gdzie lecicie na wakacje, albo gdzie już byliście na wakacjach? Dajcie mi znać w komentarzu, przypnę wam serduszko. Dobra, a w ogóle wiedzieliście o tym, że trzeba przejść przez tą bramkę, żeby nie pikało, wiecie, żeby być bezpiecznym w samolocie. I na przykład jakbym sobie teraz wzięła jakiś pistolet, o taki, wezmę sobie go do rączki, o, ale wyglądam groźnie, wow. Ale tylko chciałam to sprawdzić, patrzcie, będę przechodzić przez tą bramkę,
Wow, alarm, broń wykryta na lotnisku, patrzcie, czyli to działa, nie można wchodzić z bronią, no w sumie logiczne, nie? Ale dobra, ja chciałam tylko to przetestować, ja wcale nie wnoszę broni do samolotu, dawać mi moją walizeczkę, ja lecę na wakacje, patrzcie jak sobie idę, ulala, na wakacje, w końcu należy mi się odpoczynek, a nie. Zobaczcie, jesteśmy teraz w samolocie, już odkładam tą walizkę, jestem w środku, jak tu jest w ogóle ekstra, można sobie tak odpocząć na sofie, jest telewizor, można włączyć, wow, ja nawet tego nie wiedziałam. Ale wiecie co, tutaj też są fajne sekrety, zaraz wam pokażę coś, co jest w ogóle niesamowite. Podchodzimy sobie bliżej do tej kuchni, wybieramy pojazd, autobus. Patrzcie, jest autobus, autobus był w kuchni, w samolocie, jak to jest możliwe, że autobus jest w ogóle w samolocie? Patrzcie jeszcze raz, muszę podejść bliżej, proszę czekać, uwaga, nie ma nie ma, gdzie jest autobus? Patrzcie, jest tam, ale szybko wypada, ja nie mogę. Był i się zmył, no wiecie, prędkość samolotu jest taka duża, że ja się wcale nie dziwię. Autobus niestety wyleciał, ale wchodzimy sobie do kuchni. Ej, patrzcie, tutaj jeszcze jest, trzyma się autobus, jest! Ja nie mogę, jest autobus jeszcze, zaczepił się tu skrzydła chyba samolotu i leci razem z nami autobus, ja nie mogę. To jest możliwe? Ja cię nie mogę, ja takich rzeczy nie wiedziałam w ogóle w życiu. No dobra, ale teraz sobie kliknę tu, bo chcę być tutaj kelnerką na samolocie, na pokładzie samolotu. Idę do kokpitu i tam muszę przycisk kliknąć, emergency, czyli uwaga, awaryjne uruchomienie samolotu. Wow, wyje, wyje! Ja nie mogę. I teraz tak, patrzcie widzowie, to będzie coś z ekstra. Muszę wpisać pewną komendę. Uwaga, wpisałam jest! Jest, kręcę się, co jest, do góry nogami, ale ja teraz muszę uciekać stąd, bo przecież jest uruchomione awaryjne lądowanie, uwaga, patrzcie jak ja się kręcę na głowie, co jest, ja cię nie mogę, klikam, wow, wyleciałam z samolotu, awaryjne lądowanie, ej, ale gdzie jest ten, gdzie jest mój spadochron, o, jest, patrzcie, ale co jest, ten spadochron jest do góry nogami, jak to mam je uratować, jak, gdzie ja wyląduję tak, to jest w ogóle możliwe, ja cię, patrzcie jak ja lecę w dół, o, o, to tak nie powinno być, tak nie działa spadochron, i zaraz na jakimś drzewie tutaj zawisnę, o nie, wpadam, do fontanny wpadam, i patrzcie, jeszcze wyrabiam to w basenie tutaj, w tej fontannie, kręcę się, kręcę się dookoła, wow, 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 ale mi się kręci w głowie, ja nie mogę. A teraz musimy udać się nad jezioro. Podobno jak będziemy tam o godzinie 9 przy wodospadzie patrzeć przez lornetkę, to zobaczymy prezydenta, ale takiego w straszniejszej wersji, takiego mrocznego. Jestem mega ciekawa, czy to działa. Mamy jeszcze trochę czasu, bo jest dopiero 16 po południu i to wtorek, ale no zobaczymy, może przejedziemy się tam rowerem, trochę więcej czasu nam to zajmie, wezmę rowerek sobie różowy, jedziemy nad jezioro. Zobaczymy, czy tam będzie prezydent. No, jestem mega ciekawa, czy zadziała ten sekret. Czy to, co piszą w internecie, to jest prawda? Zaraz się tego dowiemy wspólnie. Ja teraz jadę rowerem, widzowie, a wy napiszcie mi w komentarzu, czy lubicie jeździć na rowerze, a może wolicie rolki, deskorolkę. Ja akurat lubię i rolki, i rower. Nie ma to dla mnie znaczenia. Wow, powoli dojeżdżamy. Mamy jeszcze trochę czasu, bo wiecie, dopiero o 9 niby to jest. Ani wcześniej, ani później, tylko punkt 9. Trzeba być tam na tym pomoście. Patrzcie na wodospad przez lornetkę i niby się pokaże ten prezydent. Okej, jesteśmy, rower odłożyłam, ale tu fajnie się robi, w ogóle jaki tu jest jacht, można sobie jeździć na wycieczki takim po całym świecie, po oceanach, morzach, ale fajnie. Chciałabym mieć taki jacht, teraz dopływam sobie tam do tego mostku, bo podobno trzeba na tym mostku stać i patrzeć na ten wodospad, no zaraz się okaże. Mamy jeszcze trochę czasu, patrzcie w ogóle jak ja pływam, o, kraulem, żabką, wszystkim ja tu pływam. Dobra, trzeba stać na tym pomoście i patrzeć w tamtą stronę. Jest teraz godzina 17, ja sobie przetestuję to i zobaczę, czy rzeczywiście nic nie widać, więc wziąłam sobie lornetkę oczywiście, przybliżam się i patrzę, okej, jest wodospad, wow, ale on leci na dół. Są światełka, ale nic tutaj w pobliżu, ani nikogo nie widzę. To czekamy na godzinę 9, a właściwie ja ją sobie zaraz nieco szybciej przyspieszę, bo mogę. Dobra widzowie, zrobiłam sobie już, jest godzina 9 po południu, więc mogę teraz odpalać sobie lornetkę i będę patrzeć na ten wodospad. Uwaga, jestem mega ciekawa, czy to zadziała. Co? Ja już tam coś widzę z daleka, ale jeszcze bliżej sobie zobaczę. Patrzcie na to, to jest ten prezydent Brookhaven, ale on wygląda strasznie. I to jest prawda, był obok wodospadu o godzinie 9, nawet zatrzymałam czas. Jakby było trochę później, to on by już zniknął.
Ja nie mogę, patrzcie co on ma, w ogóle ubrane, jaki język, jaka twarz, jaki mroczny, ja nie wiedziałam, że prezydent Brookhaven tak wygląda, ja się lepiej stąd ewakuuję, nie chcę tu być, bo on wygląda strasznie, strasznie dziwne jest to miejsce, boję się tu być, idę sobie stąd, idę odkrywać inne sekrety. Zatrzymałam sobie czas, żeby zobaczyć tego prezydenta, ale nie wiem, czy go przypadkiem lepiej nie puścić, bo on może być tu gdzieś, wszędzie, nie wiem. Klub jest teraz zamknięty, o, już się przestraszyłam, co to za powiadomienie, jakaś muzyka w tle słyszę, że leci. No ale dobra, niech ten czas już jest zatrzymany. Teraz wam pokażę coś, co jest na policji. Może wy nie wiecie jeszcze tego wszystkiego. Patrzcie, mogę sobie tu kliknąć i będę ja. Poszukiwana Patty X. Ej widzowie, tu powinna być jeszcze taka plakietka z napisem subskrybuj. Subskrybujcie widzowie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu. I takie plakaty powinny być powieszone na całym Brookhaven, ja wam mówię. Dobra, a teraz idziemy do jednej celi, bo tutaj też może już o tym wiedzieliście wcześniej, może nie, może dla niektórych to będzie coś nowego. Trzeba wejść tutaj do góry. O właśnie, patrzcie, tutaj są kraty i można sobie przez nie uciec, ale czy policjanci o tym wiedzą? To jest pytanie. Trzeba dobrze stanąć, żeby dobrze skoczyć i patrzcie, wskakujemy. Oj, nie. Nie wyszło mi, jeszcze raz. I teraz hop, jestem, patrzcie, jestem na górze. O, teraz jakbym była zamknięta, to bym mogła wykorzystać ten sekret, ha. A ja sobie teraz tam stoję i patrzę na wszystkich, obserwuję. Ha, mnie nikt nie widzi, chyba mnie nikt nie widzi. No ciekawe, to jest mega ciekawe, ale tutaj też, bo patrzcie, gdzie ja przeszłam, jest tajemnicze przejście. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście i tu można się dostać, ło. To jest chyba jakiś tajemniczy pokój, do którego nikt inny nie ma dostępu. Zobaczcie w ogóle. Co tutaj są za rzeczy? Jakieś zdjęcia? Czy to jakichś poszukiwanych? Czy to jakiegoś starego policjanta? Dziwne narzędzia, jakaś komoda. Tutaj są pewnie jakieś ważne dokumenty policyjne, tak specjalnie ukryte. Ciekawe co by było, jakby nam się udało właśnie do nich dostać. Może czegoś byśmy się ciekawego dowiedzieli o Brookhaven. Może tam są zapisane inne sekrety. No ciekawe. A z takich ciekawszych miejsc, które jeszcze mi się udało odkryć na Brookhaven, jest sekret właśnie w szpitalu. Może wam już wcześniej udało się to zobaczyć, ale no wiecie, ja jestem gdzieś tam nowa i wcześniej tego nie widziałam. Na pewno przyda mi się tutaj drabina, którą sobie zaraz postawię, żeby właśnie nie skakać po tych pachołkach, po tych koszach na śmieci. Ej, to tak nie miało być. Miało być lepiej. Dobra, wchodzę sobie teraz na drabinę. Ej, o, ej, gdzie ja chcę wejść? Nie, no nie tędy. Halo. Dobra, udało się. Wskakuję, jestem i jest takie przejście właśnie. To jest chyba pomieszczenie agencji, dokładnie. Zobaczcie, jak tutaj w ogóle wygląda. Jakieś fotele do eksperymentów dziwne. Nie mam pojęcia, skąd to się tutaj wzięło. I jest plakat agencji, czyli na pewno to jest ich miejsce. Poprzewracane rygały, krzesła, jakieś zardzewiałe podłogi. No, trochę strasznie wygląda to miejsce. Tutaj też jest coś, nie wiem, co tutaj jest zamknięte. Nie chcę nawet wiedzieć, czy to jest jakiś człowiek, czy to jest jakiś prototyp. Nie mam pojęcia. Poprzewracane łóżko szpitalne. Dziwne, co najmniej dziwne, ale no dobra. Jest ogólnie też przejście, że można sobie tutaj stąd wyskoczyć i jest się w szpitalu. O, patrzcie, jestem w szpitalu. Mogę sobie teraz pracować i być panią pielęgniarką. Dobra widzowie, to już koniec. Wszystkie sekrety, które wam chciałam dzisiaj pokazać. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście więcej sekretów, żebym odkryła, bo znam ich jeszcze trochę. Mogę nagrać kolejny odcinek, ale musicie dać mi znać, więc piszcie komentarze, wbijajcie na mojego Insta, Facebooka. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądam, jak wygląda moja twarz, nie tylko w Robloxie, to wpadajcie na mojego Insta, bo tam są moje zdjęcia. Subskrybujcie, pamiętajcie, że odcinki z Robloxa są codziennie. Także do jutra, pa!